Punkt. Katarzyna Głyska, witam Państwa bardzo serdecznie. Wieczorna rozmowa Telewizji Republika. Pan poseł Janusz Kowalski, Solidarna Polska, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość jest Państwa i moim pierwszym gościem, a obok pan europoseł Marek Balt z Lewicy. Witam bardzo serdecznie, panie pośle. Witam serdecznie, witam panią redaktor, witam pana posła i telewidzów. Szanowni Państwo, rzecznik Komisji Europejskiej odpowiedział na wnioski Polski, między innymi na artykuł pana premiera Mateusza Morawieckiego, a dotyczący reformy systemu handlu emisjami, powiedział, że nie ma dowodów na spekulacje certyfikatami, więc system działa dobrze, nie ma z tym najmniejszego problemu, a instytucje unijne, które są do tego powołane, cały czas sprawdzają, czy wszystko jest w porządku. No i podobno w porządku jest. Jak na tą wypowiedź patrzy pan poseł Janusz Kowalski? Przede wszystkim bardzo cieszę się z tego, że polski rząd dzisiaj ma na swojej głównej agendzie reformę tego spekulacyjnego unijnego systemu handlu emisjami, który z jednej strony hamuje transformację energetyczną w Polsce, z drugiej strony prowadzi do wyprowadzenia z polskiej gospodarki miliardów złotych na zakup tych spekulacyjnych uprawnień, które w żaden sposób nie wracają już do polskiej gospodarki, a niestety dzisiaj aż 60% ceny energii elektrycznej dla milionów Polaków. To jest właśnie ten podatek klimatyczny EU ETS. I to odpowiedź rzecznika Komisji Europejskiej jest dowodem odrealnienia tych unijnych eurokratów, kompletnej utraty kontaktu z rzeczywistością. Ceny energii w Polsce i w całej Unii Europejskiej szaleją. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej doprowadziła do tego, że cena gazu jest kilkukrotnie wyższa niż cena tego samego surowca w Azji czy w Stanach Zjednoczonych. To właśnie ze względu na wspieranie przez wiele dekad polityki rosyjskiej, szczególnie ten sojusz Berlina z Moskwą w kontekście Nord Streamu. I zamiast wyciągnąć z tego powodu wnioski, zamiast ulżyć Polakom i Europejczykom, to oczywiście Komisja Europejska będzie bronić tego systemu, który, jak pamiętamy również, o czym była mowa na szczycie lipcowym Rady Europejskiej w 2020 roku, ma być elementem tworzenia nowych dochodów dla Komisji Europejskiej i dla Unii Europejskiej, na co oczywiście Polska nie może wyrazić zgody i zawetować w całości ten pakiet Fit for 55. Panie pośle, zwracam się teraz do pana posła Marka Balta. Panie pośle, proszę powiedzieć, bo pan też pamiętam rozmowy na antenie Telewizji Republika. Pan był zdania, że jednak ten system no, szwankuje, że powinien być zreformowany. Jak pan patrzy w takim razie na tę wypowiedź? Ja przyjąłem z wiarą słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który twierdził, że oprócz producentów i emitentów, producentów zielonych certyfikatów i emitentów CO2, inne fundusze weszły na rynek handlu emisjami CO2 i na tym rynku spekulują. Chciałbym, żeby premier potwierdził te swoje słowa dowodami. Ja nie mam dowodów, nie mam możliwości przeanalizowania tego rynku i również uważam, że na tym rynku powinni w tym rynku, w tym handlu, tymi emisjami powinni brać udział tylko producenci zielonych certyfikatów i emitenci CO2, czyli ci, którzy kupują i korzystają z zielonych certyfikatów. Uważam, że taki system byłby sprawiedliwy i uważam, że jeśli w ten rynek weszli spekulanci, to trzeba ten rynek uregulować zgodnie z tym, co mówił premier Mateusz Morawiecki. Ze zdziwieniem odbieram słowa rzecznika Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej. Dlatego wolałbym, żeby premier przygotował odpowiednie analizy, żeby udowodnić, że na tym rynku też mają miejsce spekulacje, które mają na celu podniesienie spekulacyjne ceny emisji CO2. Przypomnę, że te poziomy, które dzisiaj są, jeśli chodzi o kupno-sprzedaż zielonych certyfikatów, dużo niższe poziomy były zaplanowane dopiero za 10-15 lat. Więc te ceny, które są dzisiaj, one są
nieadekwatne co do planów i w mojej ocenie sztucznie wywindowane między innymi kryzysem gazowym, który mamy dzisiaj wywołany przez Rosjan, ale trochę przyczynił się do tego rząd Zjednoczonej Prawicy, który odszedł od zakupu długoterminowych zakupów gazu na rzecz zakupów gazu na bieżąco na rynkach międzynarodowych, bo oczywiście jak się kupuje w długim terminie, tak jak my mieliśmy kontrakty z Rosją w długim terminie, no to ta cena jest na jakimś poziomie i ona nie podlega wahaniom w zależności od tego, jakie są aktualne ceny. Szanowni panowie, do cen gazu jeszcze za chwilę przejdziemy, ale ja bym chciała jeszcze dopytać pana europosła Marka Balta, za chwilę oddam głos panu posłowi Januszowi Kowalskiemu, bo skoro pan poseł mówi, że oczekuje od polskiego premiera, żeby przedstawił, rozumiem, jakieś dokładniejsze analizy, bo rozumiem, że takie jest oczekiwanie pana posła dotyczące ewentualnych spekulacji na tym rynku, to proszę powiedzieć, czy w ogóle pan poseł zakłada, że Polska mogłaby w razie niechęci chociażby instytucji Unii Europejskiej czy innych państw członkowskich do tego, żeby podjąć jednak szybkie działania w sprawie tego systemu, czy mogłaby jednostronnie ze względu na tą sytuację, którą mamy w tej chwili, bez wątpienia sytuację kryzysową, bo inaczej trudno ją nazwać na rynku energetycznym, na pewien czas, chociażby na ten sezon, zawiesić jednostronnie udział swój w tym systemie? Na pewno wycofywanie się z międzynarodowych umów jednostronnie może rodzić różnego rodzaju wątpliwości, a i też koszty dla Polski. Nie wiem jakie. W tej branży nie zajmowałem się szczegółami. Na pewno polski rząd powinien to dobrze ocenić i przygotować odpowiednie analizy. Ja nie umiem odpowiedzieć, czy da się to w ogóle zrobić, ale uważam, że jeśli polski rząd udowodni bardzo dokładnie, że te ceny są sztucznie windowane, to w Unii Europejskiej w sytuacji, w której brakuje pieniędzy na ogrzewanie, są nie tylko Polacy, ale są Holendrzy, Belgowie, Rumuni, Bułgarzy. Wiele narodów, wielu obywateli ma dzisiaj problem z regulowaniem cen za ciepło. Bo przypomnę, że w wielu krajach ceny ciepła są uwolnione, nie tak jak w Polsce. Ceny energii są regulowane przez URE. Ale jeszcze chciałem do jednej rzeczy się odnieść. Uważam, a to tak króciutko możemy, i pan poseł Kowalski. Uważam, że nie możemy jednostronnie znowu stawiać weta i pokazywać się jako partner nielogiczny i nie wchodzący w dyskusję na podstawie merytorycznej, bo przypomnę, że nasz świat się zmienia. My musimy podjąć działania w celu ograniczenia emisji CO2, bo za 50 lat nasz świat będzie inny dla naszych dzieci. W 1950 roku w Afryce mieszkało 4 razy mniej ludzi. Dzisiaj tam mieszka 1,2 miliarda. Za 50 lat będzie tam mieszkało 5 miliardów, a w Europie nadal będzie 500 tysięcy. W Polsce nie przybywa ludzi, w Europie nie przybywa ludzi, a ich ubywa. Jak zatrzymamy tych ludzi, którzy będą uciekali przed zmianami klimatu, przed suszą, przed brakiem wody, przed wojnami? Żaden mur, żadne karabiny nie zatrzymają 5 miliardów ludzi, którzy będą uciekali z terenów, na których nie da się żyć. Pan poseł Janusz Kowalski, na temat możliwości działania, jakie ma Polska i ewentualnego w sytuacji kryzysowej, no bo trudno tą sytuację inaczej określić, w sytuacji kryzysowej zawieszenia działania w tym systemie ETS i jeżeli nie będzie woli jego naprawy. Po pierwsze, dowody na to, że jest tak zwana bańka spekulacyjna na rynku EU ETS, na rynku handlu emisjami już są, chociażby w kwietniu na parlamentarnym zespole do spraw suwerenności energetycznej pan Marek Lachowicz przedstawił raport, który został potem jeszcze rozszerzony, dokładne wyliczenia pokazujące, że jest bańka spekulacyjna. Chcę przypomnieć, że o blisko 200% ceny uprawnień w ciągu 12 miesięcy wzrosły. Jest to właśnie efekt spekulacyjny.
spekulacji, szczególnie funduszy, a więc dowody na to już są. Zachęcam do odwiedzenia strony suwerennościenergetyczna.pl, tam dokładnie ten raport jest, to po pierwsze. Po drugie jednak chcę panu szanownemu posłowi powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, jednak, no jednak powiem troszeczkę wprost, no za długo pan już chyba jest w tej Brukseli, ponieważ zaczyna pan mówić jednak taką nowomową eurokratów, być może dlatego, że zarabia pan, co nie jest oczywiście zarzutem, ale takie są pensje, kilkanaście tysięcy euro, stać pana na ogrzewanie domu, stać pana na kupno energii elektrycznej. Dzisiaj miliony Polaków otrzymuje gigantyczne rachunki za energię i to jest powód wyłącznie spekulacyjnego wzrostu cen uprawnień spowodowanych polityką klimatyczną. Pan mówi o Afryce, pan mówi o zwierzętach, pan mówi o jakichś zagrożeniach dla. Ja mówię tu i teraz o tym, że ciepło i energia elektryczna przez unijną politykę klimatyczną zaczyna być luksusem. Chciałbym pana szanownego europosła uprzejmie prosić, aby porozmawiał ze swoimi koleżankami i kolegami w polskim Sejmie, ponieważ 9 grudnia była procedowana bardzo ważna uchwała przed posiedzeniem Rady Europejskiej, które było 16 grudnia 2021 roku i niestety ani Lewica, ani Platforma Obywatelska, no tutaj się nie dziwimy, bo to jest Donald Tusk, szef Europejskiej Partii Ludowej, który wspiera interesy niemieckie i Europejska Partia Ludowa rządzi się Unią Europejską, no to jest oczywiste i PSL niestety tak samo, ale Lewica nie poparła stanowiska polskiego rządu, nie wsparła Polski i pana premiera Mateusza Morawieckiego w walce o niskie ceny energii na szczycie Rady Europejskiej. Uprzejmie jednak proszę pana posła, by wpłynął na koleżanki i kolegów, bo dzisiaj Lewica, jeżeli rzeczywiście jesteście lewicą i jeżeli macie ten moment, żeby to udowodnić, że odłożyć na chwileczkę waszą agendę Roberta Biedronia, który zajmuje się wyłącznie kwestiami LGBT, aktywistów, gender i tak dalej, ale jeżeli zależy wam na kwestiach społecznych, a niższych cenach energii i ciepła, wesprzyjcie polski rząd w tej walce. Czy mamy takie możliwości? Oczywiście, że tak, ponieważ ten system dzisiaj jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa ekonomicznego i energetycznego Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z tym to jest sytuacja nadzwyczajna, system jest wypaczony i Polska musi działać jednostronnie, ponieważ dla nas najważniejszy jest człowiek, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej i nie możemy dopuszczać do tego, że ten absolutnie spekulacyjny, antyspołeczny, unijny system eurokratów, którego twarzą jest Franz Timmermans, Donald Tusk, bo to decyzje Donalda Tuska z 2008 i 2014 roku spowodowały, że ten system jest taki spekulacyjny, zgadzał się na wszystko w Unii Europejskiej po to, żeby między innymi w 2014 roku zostać przewodniczącym Rady Europejskiej. Przez te 5 lat, jak wszyscy pamiętamy, przez 1825 dni sprawowania funkcji nie zatrzymał Nord Stream 2, nie zrobił nic, co spowodowałoby, że polityka... No właśnie, pan poseł Janusz Kowalski wspomniał teraz o gazociągu Nord Stream. To jest kolejny temat. Władimir Putin, bo ceny gazu też potwornie wzrosły. Władimir Putin mówi, chcecie niższych cen gazu? Bardzo proszę, uruchomcie Nord Stream 2, będzie Europa dostawała odpowiednią ilość tego surowca i nie będzie problemu z cenami. Dosłownie wczoraj na antenie Telewizji Republika pan poseł Łącki z Platformy Obywatelskiej mówił, że czas już przestać machać szabelką i po prostu przyłączyć się do Nord Stream, ale poprzez Niemcy oczywiście, bo zdaniem pana posła, to jest pewno, nie wiem, czy to stanowisko Platformy Obywatelskiej, czy tylko pana posła Łąckiego, to Niemcy są gwarantem tego, że gaz do Polski przez Nord Stream będzie docierał. Jak pan poseł Marek Balte patrzy na taką propozycję? Ja przypomnę, że Radosław Sikorski jako już nie, co prawda, szef polskiej dyplomacji, ale jako europoseł mówił, że w zasadzie to trzeba było się do tego Nord Streamu przyłączyć i nawet zdobyć jakieś miejsce w Radzie Nadzorczej i byłoby po problemie. Jak pan patrzy na takie propozycje, panie pośle? Pan poseł Marek Balte. Ja patrzę zawsze bardzo źle na propozycje, które pozwalają Rosji wpływać i wykorzystywać gaz jako broń przeciwko swoim przeciwnikom politycznym czy przeciwko krajom Unii Europejskiej. Uważam, że dzisiaj Rosja wykorzystuje gaz i gazociągi do tego, żeby osłabiać rolę różnych państw i uzyskiwać wpływy nieadekwatne do swoich możliwości i wpływać na demokratyczne państwa. Ja bardzo źle
reaguje na takie działania i na takie słowa. Uważam, że powinniśmy wspierać Unię Europejską w tym celu, aby w całej Unii Europejskiej dokonywać zakupów surowców energetycznych wspólnie. Tak jak kupiliśmy szczepionki wspólnie, tak powinniśmy kupować gaz wspólnie, tak powinniśmy kupować węgiel wspólnie i później rozdzielać zgodnie z potrzebami zadeklarowanymi przez rządy. Nie musielibyśmy być zależni od gazu rosyjskiego i nie musielibyśmy być wtedy zależni od węgla rosyjskiego, którego ponad 50%. Ja nie wiem, panie pośle, czy to porównanie dzisiaj ze szczepionkami jest najszczęśliwsze, bo z tego, co pan pamiętam, to właśnie z tymi równymi podziałami szczepionek był problem. Ale pan poseł Janusz Kowalski, odejdźmy od szczepionek. Bo to ale ja szanownego pana posła, zapraszam tutaj do Warszawy. Chętnie się z panem spotkam i podzielę się swoją skromną wiedzą. Byłem wiceprezesem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Stworzyłem między innymi zespół, który wywalczył 6 miliardów złotych dla Polski. Rozpoczął skutecznie walkę. Wygraliśmy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako Polska sprawę gazociągu Opal, tej lądowej odnogi niemieckiej gazociągu Nord Stream. I chcę panu powiedzieć, absolutnie Polska nie może zgodzić się na grupowe zakupy gazu. To jest plan niemiecki. Od wielu lat o tym mówią. Tym językiem również mówię. No, o tym mówił Jerzy Buzek. Absolutnie, to jest absolutnie nie wolno rezygnować z suwerenności zakupów samodzielnie przez Rzeczpospolitą Polską, przez PGNiG gazu. Jeżeli chcemy oczywiście uzależnić się od Rosji i kupować gaz od Niemców z tą tak zwaną metką niemiecką lub metką europejską, no to oczywiście zgódźmy się na propozycję Donalda Tuska, ale stracimy suwerenność energetyczną. My powinniśmy całkowicie być niezależni, dlatego żadnych długoterminowych kontraktów z Rosją, żadnych kontraktów, gdzie jest rosyjski gaz, również pod płaszczykiem niemieckim czy europejskim. Nie wolno nigdy zgodzić się na zakupy grupowe. I to, co dzisiaj najważniejsze jest, dlatego ja bronię polskiego węgla, ponieważ nie jestem zwolennikiem budowania nowych mocy na gaz ziemny, ponieważ tego surowca w Polsce nie mamy. I dzisiaj powinniśmy wyciągnąć z tego powodu wnioski. No proszę zobaczyć. Ale za 30 lat nie będziemy mieli węgla, bo Bełchatów za 10 lat zostanie wyłączony. I tak krok po kroku reszta kopalni do 2050 roku przestanie istnieć ze względów technologicznych, a nie ze względu na to, że ktoś chce wydobywać. Szanowny panie pośle, ja mam do pana naprawdę wielki szacunek. Możemy pojechać do kopalni, możemy porozmawiać, pojechać do Bełchatowa, pojechać do Turowa. Dzisiaj problemem jest to, że zanim wybudujemy energetykę jądrową, którą Niemcy będą nam chcieli za wszelką cenę zablokować, zbankrutujemy jako polska gospodarka, jako Rzeczpospolita, ponieważ ceny energii i ciepło opodatkowane sztucznie przez Unię Europejską, a przede wszystkim ta błędna koncepcja paliwa przejściowego. Co to jest paliwo przejściowe? My mamy dzisiaj przestawiać się w sposób ideologiczny na gaz ziemny, tylko i wyłącznie po to, żeby Rosjanie z tego i Niemcy korzystali, a i tak z gazu ziemnego za 30 lat mamy zrezygnować. Jest to kompletnie błędna koncepcja. My powinniśmy maksymalnie korzystać z mocy węglowych, z własnego surowca, węgiel postawić w centrum transformacji energetycznej, budować energetykę jądrową i absolutnie nie uzależniać się od gazu, którego bardzo pana szanuję, ale niech pan spojrzy w górę. Świat celuje wielka kometa, nazywa się zmiany klimatyczne, zniszczy ten świat. I to, że my tego dzisiaj nie dostrzegamy, to nie ma żadnego znaczenia. Świat, który znamy za 50-70 lat, zostanie zmieniony w sposób taki, w którym kilka miliardów ludzi nie będzie miało gdzie żyć. I to, że pan chce zostać przy węglu i emitować CO2, tylko przyspieszy ten proces. Topnieją lody, wieczna zmarzlina topnieje. Zaraz się uwolnią olbrzymie ilości metanu do atmosfery. Przyspieszą zmiany klimatyczne. I zobaczy pan, w jakiej sytuacji będziemy żyli. To będzie dramatyczna zmiana. I to, że dzisiaj tego nie widzimy i wielu ludzi mówi, że tego nie będzie, to nie zmieni faktu, że te zmiany klimatyczne zajdą i będziemy żyli w innym, gorszym, bardzo złym świecie. Panie pośle,
Ja również pana szanuję, dlatego zachęcam jednak, żeby mówił pan jak polski polityk, a nie unijny eurokrata. Te argumenty do mnie kompletnie nie trafiają. Zużycie i wydobycie węgla na całym świecie rośnie. Powtarzam, rośnie. Chiny, Stany Zjednoczone, Australia, Japonia inwestują w węgiel i ta ideologiczna polityka Unii Europejskiej, nazywana Green Dealem, w istocie jest polityką, która sprawia, że realizowany jest cel niemiecki. A Niemcy w energii Wende to mają zapisane w umowie koalicyjnej jeszcze starej z 2018 roku, dążą do realizacji dwóch rzeczy. Do budowy pierwszego filaru, czyli hubu z Niemiec, czyli takiego centrum do handlu gazem w Unii Europejskiej. I to jest właśnie ta koncepcja sprzedawania pod płaszczykiem Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, rosyjskiego surowca wszystkim innym państwom. A drugi filar to oczywiście eksport technologii OZE. My dokładnie realizując politykę Green Dealu, po pierwsze, tracimy suwerenność energetyczną. Po drugie, uzależniamy się od importu energii elektrycznej. Po trzecie, uzależniamy się od importu gazu. Panie pośle, za 3 lata będziemy mieć gigantyczny kryzys, będą blackouty. Nie będziemy mieli z czego produkować energii elektrycznej, bo nie inwestujemy w węgiel, a Władimir Putin będzie nas absolutnie mógł szantażować przerwami dostaw gazu. Proszę, jakie to ma znaczenie? Zapraszam do pana, który ma zniszczony przez zmiany klimatyczne. Panowie, pewno na temat zmian klimatycznych moglibyśmy rozmawiać długo. Ja przypominam, że są naukowcy uznawani za jednych z najbardziej wpływowych naukowców właśnie w tej dziedzinie, którzy mówią, że ta ścieżka ograniczania emisji, chociażby taką, jaką przyjęła Unia Europejska, jest po prostu ścieżką donikąd, bo ograniczanie skutków zmian klimatycznych, ale w inny sposób, jest po prostu dużo tańsze i dużo bardziej efektywne, więc to jest jakby zupełnie, zupełnie co innego. Nie wchodźmy w to, bo pan redaktor, w 2019 roku, panie redaktor, krótko, jeszcze, 2019 dobrze, pan europoseł Marek Bal, dosłownie jedno zdanie. W 2019 roku, na początku pandemii, w styczniu napisałem, ratujmy się, bo idzie pandemia. Wielu naukowców uszanowanych mówiło, że nie będzie żadnej pandemii i że maseczek w ogóle nie trzeba używać i że w ogóle pandemii nie będzie, a jeden z premierów parę miesięcy później mówił, że pandemia się skończy. Od tego czasu umarło 110 tysięcy obywateli Polski. Codziennie umiera 500-900 osób. To jest, możemy słuchać naukowców, którzy zawsze, niektórzy wymyślą, że nic się nie dzieje i że jest bardzo źle. Nie, ale panie profesorze, ja mówię o naukowcach całkowicie uznanych przez ten, no powiedzmy, establishment zmian klimatycznych, więc to nie są ludzie, którzy jakby są po jakiejś innej stronie barykady, ale myślę, że to w tej momencie nie ma już co wchodzić, bo jedno zdanie, rozumiem, pan poseł Kowalski, musimy kończyć, bo jesteśmy tak po czasie. Jedna bardzo ważna rzecz. Niech nas połączy jedna rzecz. Reforma unijnego systemu handlu emisjami powinna polegać na tym, że zatrzymamy wypływ miliardów złotych, które są konsekwencją tak zwanego deficytu uprawnień. W tym roku polska gospodarka potrzebuje 170 milionów ton uprawnień, a mamy tylko 105 milionów ton bezpłatnych uprawnień. 65 milionów ton razy kurs euro razy 80-85 euro, to oznacza, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy z polskich firm energetyki, ciepłowni, petrochemii, hutnictwa zostanie bezpowrotnie wytransferowanych ponad 25 miliardów złotych. Jeżeli panu zależy na czystym powietrzu, jeżeli panu zależy na ochronie środowiska, to dlatego powinien pan musimy postawić kropkę na pewno na ten temat. Będziemy jeszcze nie raz rozmawiać. Pan europoseł Marek Walt z Lewicy i na zatrzymaniu zmian klimatycznych. I pan poseł Janusz Kowalski z Solidarnej Polski. Bardzo dziękuję obu panom. Również państwu dziękuję, ale proszę. Oczywiście wszystkiego najlepszego w nowym roku, ale proszę i gorąco zachęcam, proszę pozostać z Republiką. Do zobaczenia. Dziękuję.